Strater! Kolejny samochód w GTA w najnowszej aktualizacji Doomsday Haste, który możemy sobie przetestować na singlu. I od razu mi się, jak zobaczyłem ten samochód po raz pierwszy, pomyślałem sobie, no, jakieś Audi Quattro, ale jest to marka, która w GTA imituje markę Mercedes. Więc nie wiem, to może być jakaś imitacja Mercedesa, no ale tak jak patrzę na niego, to jakieś Audi. Ma straszne, straszne poszerzenie, te nadkola są bardzo poszerzone. Jest to ewidentnie modyfikacja jakiegoś samochodu rodzinnego. Tak to wygląda. Jest mega offroadowy, jest mega wysoko zawieszony, ma duże koła dosyć, tak mi się wydaje. Ale przede wszystkim zawieszenie i prześwit. To jest jakaś super offroadowa wersja i dlatego nią sobie przejechaliśmy tutaj, żeby protestować go troszeczkę przed tuningiem. I no cóż, jest tu taka dosyć duża stromizna i pan Strater troszeczkę wymięka jakby. Co prawda, o, możemy sobie zobaczyć zawieszenie też jak wygląda. Co prawda podjechaliśmy tak, czy próbowaliśmy podjechać tak bez rozpędu, no i lipa jest. Jeśli chodzi o skręcanie, to też widzieliście przed chwilą, że prawie wywróciłem się na bok. Tak, więc nie jest to też jakiś super stabilny samochód offroadowy. No ale dobrze, no pojedziemy sobie do salonu tuningowego tutaj nieopodal i zobaczymy, co uda nam się z nim zrobić. Ja myślę, że trochę tam zmian będzie, bo jak już wspominałem na poprzednich odcinkach z tuningu, jest sporo opcji tuningowych w tych najnowszych samochodach. Także myślę, że coś tutaj będziemy mogli sobie pozmieniać. Jestem ciekawy, co dokładnie. Być może ten samochód ma jakieś dodatkowe opcje do zmiany w GTA Online. Ja testuję sobie to auto na singlu, więc nie do wszystkiego mam tutaj dostęp. Ale zwróciła moją uwagę jedna rzecz, moi drodzy. Posłuchajcie tego. Posłuchajcie dźwięku drzwi podczas wsiadania. Tak? Są mega wytłumione te dźwięki. Wręcz prawie ich nie słychać. Jest to takie typowo mercedesowskie wytłumienie, więc no ja bym powiedział, że to jest jakiś Mercedes. Jeśli ktoś z was wie, zróbmy tutaj taki test rwącej rzeki, dał sobie radę. Tutaj było dosyć płytko, więc nie ma problemu. Jest to... Dajcie znać w komentarzach, jeśli ktoś wie, jaki to jest model Mercedesa, jeśli to jest Mercedes. Moim zdaniem na pierwszy rzut oka jest to jakieś po prostu Audi Quattro, takie hardkorowe. No ale przód z kolei taki mercedesowski, ciężko powiedzieć. No ale jedźmy do salonu tuningowego, przejedziemy się oczywiście po offroadzie. Zobaczymy... Oj. No i przez to nie przejedziemy. Tutaj niestety prześwit jest za mały. Chyba żebyśmy przyrąbali w to taki, by nam się ten przód trochę uniósł, to wtedy może by się udało przejechać. Ogólnie prześwit jest duży, ja bym tutaj żadnego obniżenia nie ładował do tego auta. Byłoby nawet głupie, gdybyśmy tu zainstalowali obniżenie. Chyba że obniżenie sprawi, że ten samochód będzie wyglądał jakoś fantastycznie. Na przykład na jakiś taki tuner będzie można go zrobić, na jakiegoś takiego tunera, no nie? Obecnie wygląda jako samochód naprawdę, który po terenach będzie jeździł fantastycznie. Ale tak jak nim sobie troszeczkę pojeździłem, wcale aż taki fantastyczny nie jest. Jest naprawdę kilka innych bardzo fajnych samochodów w GTA, które zdecydowanie lepiej radzą sobie na offroadach niż ten samochód przed tuningiem. Na przykład Contender, którego uwielbiam, jest po prostu świetny na offroady. No ale sprawdźmy, mamy tutaj garaż tuningowy. Zobaczmy, może wjedźmy sobie tutaj, tu będzie więcej widać. Pyk. Zobaczmy, co uda nam się z nim zrobić. Jest pancerz, hamulce, zderzaki. No, szczerze mówiąc, myślałem, że będą tu jakieś takie zderzaki chromowane, dodatkowe, wzmacniające, a tutaj mam po prostu takie inne opcje do wyboru. To spoko też, no ale myślałem, że będą takie jakieś offroadowe, hardkorowe opcje. Silnik niewiele nam ulepsza w tym aucie. Właśnie, jaka to jest klasa? Jest tutaj gdzieś napisane i spojrzałem, jaka to jest klasa samochodu. Maski możemy sobie pozmieniać. Maska wyścigowa, klaksony, światła, ksenony. Neony tutaj nie pasują, nie będę nic tutaj dawał. Zawsze sprawdzam ten chrom, ale tutaj raczej niepotrzebnie. Ja bym tutaj dał kolorek... nie wiem... Czerwony nie jest taki zły!
słoneczna czerwień. Ok, dodatkowy, mamy tutaj kolorek. Słoneczna czerwień jest. Ok, ciekawe, czy ten kolor będzie można zmienić. Turbo. Turbo znaczy nam ulepszyło przyspieszenie. Koła możemy zmienić sobie na terenowe. Terenowe w tym samochodzie tak sobie wyglądają. No, standardowo mamy zainstalowane niby jakieś tam szosowe, no nie? Więc teoretycznie powinniśmy nim jeździć po szosie. A, to zresztą nie ma chyba aż takiej różnicy, co? Ważne, żeby nam się podobały te felgi. No, mam ciekawe, czy będzie tutaj jakieś obniżenie. Mimo wszystko jestem ciekawy, jak on będzie wyglądał na jakimś tam hardkorowym obniżeniu ten samochód. Projekty. Kuloodporne. Dym. I szyby możemy zrobić czarne. No i tyle, kurczę, nie możemy tego samochodu obniżyć. A byłem ciekawy, jak on by wyglądał obniżony. No teraz jest na maksa ulepszony, przyspieszenie nam mega, mega wzrosło. Zobaczymy, co on potrafi. No, jeśli chodzi o tłumienie jakichś tam nierówności, to lepszy nie będzie, no nie? No bo tego nie możemy ulepszyć w warsztacie tuningowym. Możemy natomiast ulepszyć przyspieszenie i prędkość maksymalną troszeczkę. Także sprawdźmy go oczywiście po offroadach i zdam wam relację, jak się go prowadzi. Jest wywrotny niestety. Tutaj był taki kamień, o który się przewrócił ten samochód i ciężko go było opanować. Jedźmy sobie tutaj dalej. Op! Zobaczcie, podbija go dosyć, no nie? Zawieszenie nie jest aż takie twarde, jak to może wyglądać na tym filmie. Jest w miarę ok, dosyć dobrze tłumi drgania, jakieś tam nierówności. Ale no nie jest to poziom Insurgent. Insurgent moim zdaniem świetnie tłumi wszystkie jakieś tam nierówności. Jest szerszy i zdecydowanie jest lepszy na offroad niż ten samochód. Moim zdaniem Insurgent nawet jest takim mistrzem, jeśli chodzi o tłumienie drgania. Chociaż jest jeszcze ten taki samochód Dakarowy, który świetnie sobie z tym radzi. On ma dopiero niezłe zawieszenie, tak? Ten tutaj aż taki dobry nie jest. I widzicie, też tak jakby miał za niski prześwit, no nie? Wysoki ma, jak się na niego patrzy. Ale i tak nie jest jakiś tam super dobry ten prześwit. I też jak spojrzymy sobie bokiem, widzimy, że te koła tam cały czas pracują, że to zawieszenie tam ładnie nam działa. Op, 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 op. Tu nie przejedziemy niestety, nie wydostaniemy się stąd. Więc jest to taki samochód zagadkowy. Czy on bardziej pasuje do multika, znaczy do jeżdżenia po mieście, czy raczej bardziej pasuje na offroady? Nie jestem w stanie tego rozstrzygnąć. Myślę, że gdzieś pomiędzy... Op. Gdzieś pomiędzy myślę, żeby się znajdował w tej kolekcji autek i w klasie jest sport. Aha, bo to jest klasa sportowa, to nie jest klasa terenowa. Haha, to ciekawe. Ciekawe i nieciekawe, no bo ja wiem, czy on, jeśli jest w klasie sportowej, to on powinien naprawdę nieźle cisnąć. Powinien mieć wysoką prędkość maksymalną. Sprawdzimy w kilometrach, ile on pociśnie, ale podejrzewam, że nie będzie to dużo. Tutaj mamy równą drogę. Zobaczcie. Na dwóch kołach poleciał, ale się nie wywróci, mimo że zakręt był ostry. Więc tak, mamy 140, 146, 7, 150. Chyba widzicie dobrze, nie? Ten prędkościomierz. 155. No i tyle sobie ciśnie. Klasa sportowe. Moglibyśmy ustawić w milach, to byście może bardziej mieli takie rozeznanie. No bo tutaj w środku, w tym samochodzie mamy w milach podziałkę. Nie? Może ona by nam bardziej to odzwierciedlała. W sumie zawsze byłem ciekawy, czy te liczniki w autach dobrze działają w GTA. 179. 77. Wow! Było blisko. Dobra, ale zobaczymy, jak właśnie po takiej... jak będzie sobie radził w miejskiej jeździe. Czy będzie problem, aby przemieszczać się w mieście gdzieś? Czy jest to bardziej takie szosowe? Jest to bardziej takie szosowe auto, no nie? Dziwne, bo zawieszenie niby mamy bardzo takie offroadowe typowo. Ja bym się nim wybrał na offroady bardziej niż na jakieś tam wyścigi, powiedzmy, samochodów sportowych. Cyk. Po mieście jeździ się nim fajnie. Nie ma żadnych problemów, jest zwrotny, czy da się nim wpaść w poślizg? No powiem wam, że jest bardzo zwrotny. To na pewno jest jego zaleta. Jak będziemy mieli problem z jakimś tam zarzucaniem dupy, to ten samochód da się świetnie opanować. Także jeśli chodzi o jazdę typowo miejską, szosową, będzie to bardzo fajne auto.
Do offroadów on się tak aż bardzo nie nadaje, ale zobaczcie, jakieś tam krawężniki, jakieś tam pierdoły, gdzieś wystające nierówności, wszędzie gdzieś tam w mieście, on świetnie to tłumi, nie ma żadnego problemu. Radzi sobie z tym fantastycznie. Możliwe, że ten samochód będzie miał jakieś tam możliwe ulepszenia do zainstalowania w Multiku, ale no pewności do tego nie mam. Chyba ma taką zbyt gładką karoserię, żeby coś do niego można było zainstalować, bo zauważyłem, że takie typowo cywilne samochody raczej nie można modyfikować w przyczepie w centrum dowodzenia, czy też w śmigłowcu dowodzenia. Tak? Ale jeśli chodzi o jazdę po mieście, naprawdę jestem pod wrażeniem, radzi sobie fajnie, jest przyczepny, co jest ważne. Nie jest może to najszybszy samochód sportowy, ale w sumie nie chodzi o to, żeby jak najszybciej, wiecie, jechać samochodem, tylko chodzi o to, żeby jak najszybciej pokonywać jakąś odległość, tak? Bo jeśli się rozpędzimy do jakiejś tam super mega dużej prędkości, to ciężko ten samochód wyhamować przed zakrętem tam jakimś, powiedzmy, no nie? I niekiedy nawet wolniejszym samochodem możemy pokonać jakąś tam odległość szybciej niż takim super szybkim, który super przyspiesza, ale no jednak prowadzenie w nim nie jest najlepsze. W tym samochodzie na pewno prowadzenie nas mile zaskoczy, jeśli jeździmy sobie po mieście, bo zobaczcie, żadne krawężniki go nie destabilizują. Możemy bez problemu sobie przemieszczać, tak jak Contenderem. Contenderem też mi się bardzo fajnie jeździło, to jest taki pick-up offroadowy. Też mi się bardzo fajnie jeździło po mieście, super sobie z tym wszystkim radził, no nie? No ale jeśli wjedziemy na offroady, to trochę disappointed, jest nie najlepszy. Cyk, takie jest moje zdanie. Piszcie, co o nim myślicie, czy to jest Audi, czy Mercedes? Ciężko powiedzieć, no nie? Ładny samochód, chociaż nie jest to mój gust. Zdecydowanie nie kupiłbym go w GTA Online, bo nie ma w nim nic nadzwyczajnego aż tak bardzo. Możliwe, że będzie miał w online jakieś tam dodatkowe opcje, to powtarzam. Dziękuję wam bardzo, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie, pa pa.